Witam bardzo serdecznie, Sunlight Tarot, tarociska Fortuna się kłania dzisiaj horoskop od 13 do 19 marca. Także zaczynamy tarot oraz karty cygańskie dzisiaj dla moi drodzy, zmiana tutaj karty takie obrazkowe cygańskie, które też dobrze znacie z kanału tarociska Fortuna, drugiego mojego kanału. No dobrze. Zaczynamy za chwileczkę, zobaczymy co u barana, 13-19 marca, poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek, sobota i niedziela. No fajnie tutaj wychodzi, poniedziałek dużo pracy i rozwój osobisty, szkolenia, no jest moc z Wami w poniedziałek. Możliwe, że dostaniecie dodatkową jakąś ofertę za możliwe dobre pieniądze, bo mamy we wtorek kartę zwycięstwa, jest dużo radości. Jesteście szczęśliwi, moi drodzy, we wtorek, to co robicie, przynosi Wam szczęście, macie pochwały, jesteście zadowoleni. Możliwe, że niektóre osoby będą zmieniać tutaj swoje pojazdy, auta. Niektórzy kochani we wtorek tutaj mogą mieć jakąś imprezę również. Tu jest świętowanie Waszego życia. Dużo się zadzieje dobrego. W środę rozmowa z mężczyzną bardzo takim pewnym siebie, władczym, nie wiem, czy z adwokatem, jakimś notariuszem, z biurem tutaj nieruchomości będziecie rozmawiać. Coś w tym rodzaju, że tu jest ktoś ważny, może z przełożonym, ważna rozmowa, może jakieś podpisywanie, jakiś dokument się szykuje. No ale to przyniesie takie rozwiązanie tutaj, kochani, wtorek, środa. W czwartek wyjazd, gdzieś wyruszacie dalej, nie wiem, szukacie rozwiązań dla siebie, nie wiem, niektórzy może szukać będą miejsca zamieszkania, niektórzy może czegoś będą szukać, nowej pracy, coś tu się zadzieje w czwartek, że jest szukanie, wyjazd. Przy tym piątek macie szansę odnaleźć taką równowagę, ale ta dwójka buław, moi kochani, mówi, że czas zdecydować. Zdecyduj się na coś, przygotowuj się solidnie, bo tutaj też jakieś przygotowania są, nie wiem, czy to do podróży, czy to do jakiejś rozmowy ważnej. Do czegoś się będziesz przygotowywał w piątek, drogi baranie. W sobotę karta pustelnika, jest trochę blokady, odpoczynku i takich ograniczeń koło Was widać. Wy potrzebujecie wycofać się troszeczkę w ten weekend, dać sobie czas. Może poczytać, może odpocząć, porozmawiać z kimś starszym. I w niedzielę też jest chęć oszczędzania, odpoczynku, ograniczenia. Zbieracie pieniądze na jakiś cel w tym tygodniu. Może na jakąś podróż. Coś tutaj będzie u barana takiego ważnego, że będzie się przygotowywał, tak? Myślę, że podróż, ważna rozmowa. W zdrowiu uważajcie na pęcherz, dolne partie tutaj kręgosłupa. No i choroby oczu, kochani, oczu i uszu. No, przyjmujcie suplementy, kochani, diety, dbajcie o siebie. A karty cygańskie, co tutaj mogą nam pokazać? Podróż, moi drodzy, dom i oczywiście miłość. Priorytetem w tym tygodniu będzie dla Was albo podróż, albo przygotowania do podróży, do domu, dom najważniejszy, stabilizacja i miłość. Bardzo dobrze. No, kochani, ja Wam życzę powodzenia i przechodzimy do znaku lwa. Dobrze. Od 13 do 19, co tutaj może się ogólnie tak wydarzyć u Was
Najpierw tarot, potem karty cygańskie, które nam podsumują, co u lwa. Rozwój, kochani, na pierwszym planie rozwój. Jest działanie takie powolne od poniedziałku, ale dajecie radę, macie plany i jakieś wiadomości. Poniedziałek rozpocznie się dobrze, ale wtorek to będzie taki, no, jedyny dzień smuteczków. Coś tam będzie wam przeszkadzało w ten wtorek. Moi kochani, nie wiem co to będzie, frustracja, troszkę przeszłości, przypominania. Tak dalej. Może być, moi kochani, tutaj wspominanie kogoś z przeszłości. W środę dobra wibracja, empatyczni ludzie, szczególnie kobieta koło was, dużo radości i takiego zrozumienia, tak? W środę. Ktoś może bardzo wam pomóc w waszych problemach. W czwartek dobry status finansowy, pieniądze, nagrody, awanse. Naprawdę jest tutaj dobra, solidna wypłata koło was. W piątek piątka buław. Uważajcie na różnego rodzaju spory, kłótnie, zatargi. Też może gdzieś wybierzecie się na siłownię niektórzy z was. I w sobotę dużo dynamizmu, wszystko naraz, przygotowania do podróży. Uważajcie na wydatki, bo tutaj też dużo możecie stracić, wydać po prostu. Niedziela bardzo zróżnicowana, znaczy się, tutaj jest chęć powrotu do takiej równowagi, chęć odpoczynku. Możliwe, że nawet tutaj z kimś będziecie się z nowym zaprzyjaźniać, będziecie się godzić. Bardzo dobra, wyrównana energia w niedzielę. Ogólnie tutaj jest tydzień dosyć dobry, tylko że zajmujecie się przeszłością troszeczkę. To was wytrąca z równowagi. Tutaj też myślicie o jakichś stratach. No. Zobaczmy, co karty cygańskie powiedzą. Zdrowotnie dosyć dobrze, trochę układ krwionośny, troszeczkę plecy, dół szczególnie pleców. Tutaj uważajcie, bo problemy z odpornością troszeczkę, tak? Dobrze. Rozmowa z kobietą, mężczyzna starszy i duże zmiany, kochani. Tutaj może być jakaś wiadomość od starszego mężczyzny dla was, tak, w tym tygodniu. Duża jakaś zmiana, rozmowa z mężczyzną dużo starszym od was. No dobrze, kochani, ja was bardzo serdecznie pozdrawiam i to wszystko dla was. I teraz jeszcze strzelec. Zobaczymy, co u strzelca. Od 13 do 19 marca. Strzelec, tarot, proszę, daj rady, wskazówki na ten tydzień dla strzelca. Strzelec. Strzelec. U strzelca, kochani, rozpoczyna się tydzień wspaniale. To już wam mówię, że jest wspaniale. Później będzie troszkę zamieszania, jak to w życiu, moi drodzy. Poniedziałek jest wspaniały, dużo pracy, dużo w ogóle ogólnie wiadomości o finansach, bo tutaj ta dziesiątka monet pierwsza. Wiadomości o finansach, sprawy omawiane z rodziną, jest tutaj dużo możliwości co do jakichś pieniędzy od rodziny, spadek jakiś dla niektórych i szczególnie, moi drodzy, we wtorek też. Tutaj jest i praca, i wiadomości o jakimś testamencie dla niektórych. Naprawdę tu są pieniądze ukryte, poniedziałek, wtorek. W środę podróż, przygotowania do podróży. Może będziecie chcieli coś kupować, sprzedawać. Bardzo dobra środa. Czwartek dopiero jest pierwszym dniem w tym tygodniu, który jest, no, nieciekawy. Uważajcie w drodze na oszustów, złodziei.
Uważajcie na pomyłki. Ktoś jest nieszczery w czwartek. W piątek też jest karta nerwowości, nie ma spokoju, ktoś się wtrąca do Was. Uważamy również w piątek. No, chyba że gdzieś się wybierzecie na jakieś ćwiczenia, może niektórzy będą się przeprowadzać w tym tygodniu ze strzelca. Pod znaku strzelca osoby mogą się gdzieś przeprowadzać. Czy piątek, czy sobota? Sobota jest przemęczenie, obciążenie. Za dużo na swoje barki bierzecie, kochani. Sobota. Musicie odpocząć. Nie zbaczajcie jednak ze swojej ścieżki. Róbcie wszystko powoli. Działajcie, ale po prostu z głową, tak? Odpoczywajcie. No i oczywiście niedziela, tutaj ważna rozmowa, bądź też dokument, który będzie bardzo istotny w tym dniu. Też możecie stawiać granice niektórym osobom. Także, kochani, tu jest bardzo ważny tydzień. As mieczy, ważna komunikacja i dobrze. Zdrowotnie nogi. Stawy, układ oddechowy. Drobne przeziębienia dla niektórych się szykują. A kochani, karty cygańskie, co podpowiedzą, co dadzą nam tutaj, moi drodzy, do wyjaśnienia? No widzicie, zamieszanie wokół finansów. Dużo spraw może się wyjaśnić z finansami. Uważajcie, bo jest tutaj kołowa z karta złodzieja na pieniądze, czyli karty cygańskie potwierdziły tutaj tarota. Uważajcie na swoje finanse. Ja Was bardzo serdecznie pozdrawiam, kochani, i życzę wspaniałego tygodnia. I przyjmujcie ostrzeżenia naprawdę jako dobrą monetę, bo warto słuchać tutaj tego ostrzeżenia, kochani. Także trzymajcie się ciepło, uważajcie na siebie.